Cold Test, kolejny odcinek z Murdered Soul Suspect. Wiecie co, może stąd wyjdźmy, bo... No jaja, co robicie? Znowu demony. Dobra,
skupmy się na dochodzeniu. Co to? Miażdżące uderzenie? Tego coś naprawdę potężnego mogło tak uszkodzić bruk. I to prawdopodobnie po upadku z dużej wysokości. Tam jest otwarte okno. Jak dokładnie zginęła Iris, zmiażdżona? Powiew świeżego powietrza. Ten ojciec McCauley, on się tak angażuje w życie wspólnoty. Prawdziwy duch Boży. Tyle, ile pomogłam sroskanej młodzieży, to nic w porównaniu z tym, co zrobił ojciec McCauley. Jeżeli ktoś miałby zostać świętym za życia, to na pewno on. No i co? Mam wszystkie rysunki.
to fajnie. No i w ostatniej lokacji będziemy mieli ostatnią historię. Ciekawe, ile będziemy musieli tego zbierać, nie? Tutaj będzie jeden proces czarownic. Tu trzy tabliczki będą z historii Salem. Jeden dziennik, cztery przemyślenia Julii i cztery informacje o zabójcy. No mało w sumie. Mogło być więcej, tak? Dobra, może weźmy tu na górę. Ksiądz McCauley. Co morderca tu robił? Ale czekajcie! I chcę tu jeszcze. Właśnie. O, fuck. Oh, shit. Co tu się stało? O, kurde. Iris biegła. Wykręcone. Żadnych szans. Strzaskane. Potłuczone szkło. Obezwładnione. Rzucone ciało ofiary. Dlaczego pozbawił ich wszystkich życia? Mordesa brutalnie zaatakował tych ludzi. Nie mieli żadnych szans. Tu jedzonko, omnomnom. Rzucony stół. Nie? To nie jest wskazówka? Okej. Okay. Co robi Iris? Potrzebuje pomocy. Przerażona. Upada. Iris ucieka. Wait. Stop. Dobra, nie mogę zrobić tego tak szybko. Tu jeszcze wskazówka. Trasa ucieczki. Ślady na parapecie. Uciekała pewnie ze strychu. Jest jeszcze jedna wskazówka, na którą mogę wpłynąć. Więc ja jej muszę poszukać. Tutaj są jakieś widelce. Może to just married? Trafiony czymś. Rzucił. W sumie, no. On ją pewnie rzucił. Nią. Rzucił o tym. Co sprawi, że zacznie się zastanawiać, dlaczego morderca ich zabił. Girl was running over.
that's who he's after. Not the rest of us. Masakra. Zakończ sesję. Okay, all right, everyone, let's get this picture. We've got to get to the reception now. Everybody, let me through. Oh, my God. Oh, my God. Let me go. Let me go. He's here. Look, you need to back off. These people were just in the way. He was left to hide. I wonder if there's more evidence in Joy's room. No, na pewno się znajdzie. Przypadkowe ofiary. Idziemy na górę. Kurde, aż 3 dochodzenia w tym odcinku. Nieźle, nieźle. Co morderca tu robił? Zastosowanie ciała księdza. To było jakby drewno. Czekajcie. Czekajcie, złożę obie słuchawki. No wydaje mi się, że to jest chyba rana. Tak. I'm trying to protect Iris. Sure that won't make it sting any less for Joy. Damn it. Kauleja. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Oho. Kocurek. Miał kiciu, kiciu. Dobra, tutaj muszę ewidentnie znaleźć 5 wskazówek. Zauważony. Gapi się. Przeszkodzono mordercy. Wystraszony. Widmo prychającego kota. Coś wystraszyło kota. Ewidentnie on. Opuszczone zdjęcie. Właśnie. Ślady łap. Myślę, że tu pisze tap. Po śladach można poznać, że kot nadal jest w pobliżu. No co, znajdź odpowiedź. Przeszkodzono mordercy. Widmo prychającego kota. Nie? Opuszczone zdjęcie. No i śmierć ojca. I don't think she's the most ideal roommate. A little rough around the edges, but I'm sure you like the room, and in time you'll both get along with her. Don't worry, I can get along with most anyone.
Excellent. Well, this is the room. We are. Father? What's wrong? Go! Go! Looking for Joy, but took out Iris instead. This is a friggin' dead end. So where's Baxter? If he's not here, he's got some explaining to do. No, uciekamy kockiem pewnie. Well, what about you? You see anything? Kurde. Trychnę. Easy, kitty. Easy, easy. It's your old buddy Ronan. What the hell was that? Killer dropped something in the vent. Maybe the cat can help get to it. Tutaj. Halo? Gdzie mam ten klucz? Nie mogę miałkać linii. Thanks for the help. Klucz ewidentnie. I know that house. Gdzie ja już widziałem ten dom? Dom sądu. That's it. The killer's hideout. I need to get to Judgment House. To jest coś ostatnio. W kościele jaja zrobicie? To on nie może teraz przebywać w domu sądu. Gdzie jest demon? Jeden na szczęście jest. Joy uwolnić. Ojej.
Kill some ghost thing and get me out of this. Come on. Duchovego. Trust me. You're better off this way. Killer was right after you. Oh. What happened in there? He didn't suffer. You're lying. He died protecting innocent people. That's all you need to know. Died because of me. Hey. Now, pleading insanity isn't going to help you much on two counts of trespassing, rebelling, and escape. So you can drop the crazy act, all right? Rex, man, give her a break. Anything to say for yourself? No? That's what I thought. We'll figure out what to do with you at the station. Why does this keep happening to me? Joy, tell him what we found. They need to know it all. We gotta find a way to convince him. Where are you going? Killer left a clue about the ancient mansion we saw at the museum. Tell Rex about that, too. It's probably the killer's place. Okay, I'll try. No, to ewidentnie Baxter jest. Joy jest bezpieczny w areszcie. No, mam nadzieję, że nie zrobi dzwonnik jakiegoś nalotu do komisariatu. Bo inaczej będzie słabo. Strasznie słabo. No to co? Chociaż się udamy do tego domu. Może odcinek nie był zbyt długi, nie wiem w sumie. Dom sądu. Idziemy chyba do ostatniej miejscówki. Bo ostatnia miejscówka właśnie nazywa się Judgment House. No, już jesteśmy. To było O. Gdzie odkryłem chyba pierwszy proces czarownic. I ogólnie tutaj zakończyłem eksplorować już miasteczko. No, wchodzimy do domu sądu. Zobaczymy, czego się tutaj dowiemy, ale to oczywiście będzie na następnym odcinku. Od razu wam mówię. I always heard this place was such an interesting museum back in its heyday. Now it's just a place propped up by rusty nails and rumors. A place you wouldn't dare your worst enemy to go into. No, to otwieram. Alright, there it is, Judgment House. Huh. This abandoned place isn't so abandoned after all. Wóz policyjny. I hate it when I'm right. To Baxter jak nic. Co mnie tu wystraszy? Aha. Znajdź na górze pokój, w którego oknie pali się światło. Ale to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Murdered Soul Suspect.